Gość Radia Lublin. Kwadrans po godzinie ósmej. iłona Kosior, dzień dobry. A naszym dzisiejszym gościem jest prezydent Lublina, Krzysztof Żuk. Witam serdecznie. Witam Państwa. Miasto planuje stworzyć plan dla dzielnic w ramach strategii Lublin 2030. Ma to być efekt spotkań z mieszkańcami i lokalnymi działaczami oraz radami dzielnic. Dzisiaj, jutro rozpoczyna się pierwsze spotkanie w ramach cyklu. Spotkań będzie kilkanaście. Jakie jest zainteresowanie spotkaniami? Po pierwsze, nawiązując do tego, co pani redaktor powiedziała, rzeczywiście rok temu wykonaliśmy sporo diagnoz do strategii rozwoju Lublina. Te diagnozy osadziły nas w oczekiwaniach mieszkańców w dzielnicach i mamy opracowane... Wstępne takie plany wynikające z tych badań ankietowych, i chcemy je zderzyć w rozmowie z mieszkańcami dzisiaj, bo rok to też dużo. Nie mówiąc już o tym, że ta bliskość, lokalność jest mocno eksponowana przez mieszkańców w dzielnicach, i o tym będziemy rozmawiali. Zainteresowanie. COVIDowe powiedziałbym, ponieważ mm -hmm. mamy dzisiaj jednak wzrastającą falę, więc kilkadziesiąt osób będzie, natomiast nie oczekujemy. W tłumów ze względów na te zagrożenia, ale też i taką dosyć trudną materię do dyskusji. Tych spotkań będzie rzeczywiście bardzo dużo, i ci, którzy nie zdążą uczestniczyć w jutrzejszym spotkaniu, będą mogli w kolejnych, a na dodatek mogą kontaktować się z nami mailowo, zadawać pytania. Proponować, formułować swoje wnioski. My będziemy starali się do tych planów wpisywać i oczywiście z opracowanym czy z projektem tego planu ponownie się pojawimy. Jakie ma Pan oczekiwania wobec tych spotkań jako prezydent miasta? Co do wzięcia wspólnie z nami odpowiedzialności za przyszłość dzielnicy, czy przyszłość tego mikrośrodowiska, w którym mieszkańcy mieszkają. To nie jest tak, że my oczywiście nie mamy planów do dzielnic. Mamy bardzo szczegółowo rozpisane zadania inwestycyjne, wynikające zarówno z naszej strategii, z naszych programów, jak i z tego, o czym Rady Dzielnic i mieszkańcy co roku nas informują przy opracowywaniu budżetu. Mamy przy strategii Lublin 2030 rzeczywiście odrębne jakby instrumentarium, które kierujemy do dzielnic, ale jest prawdą, że to mieszkańcy sami powinni priorytetyzować te działania, czy ważniejsze jest dla nich druga szkoła, przedszkole, czy może w dokończenie budowy dróg, bo to się powtarza najczęściej i mamy często pewną sprzeczność. Część mieszkańców chce jak najwięcej budowy i remontów dróg, a inni chcą zieleni i wyeksponowania tej zieleni w przestrzeni mikroosiedli, a to oznacza czasami, że jednego z drugim pogodzić się nie da. A czy w ramach planu dla dzielnic uda się wyrównać rozwój między dzielnicami? Bo oczywiście jest to oczywiste nie tylko dla Lubina, ale także dla innych miast, że jedne dzielnice rozwijają się lepiej, mają lepszą infrastrukturę, a w innych trzeba tej pracy włożyć jeszcze więcej. Staramy się to już robić w zakresie usług publicznych od dłuższego czasu, stąd ta ilość powstałych żłobków, przedszkoli, placów zabaw, infrastruktury sportowej, ale jest prawdą, że ta zasada zrównoważonego rozwoju, którą realizujemy, bo obecnie realizowana strategia na niej jest oparta, wymaga dla swojej skuteczności długiego czasu. I Trzeba zostawić czasami rzeczy bardzo trudne, tak jak dzielnice Hajdu w Zadębie, dzielnicę przemysłową z Konstantynowem, których jest można powiedzieć po drugiej stronie takim odrębnym biegunem w sensie zadowolenia mieszkańców i też do inwestowania. Wszędzie są ogromne potrzeby w zakresie infrastruktury społecznej, tej edukacyjnej. I to jesteśmy w stanie w wielu przypadkach realizować. Gorzej, jeśli nie podążają za nami inwestorzy, którzy zmieniają zagospodarowanie tej części dzielnicy. A hajdów w zadębie to, jest raczej, to są raczej inwestycje przedsiębiorców niż inwestorów budujących mieszkania i stąd te różnice zawsze będą, ale staramy się, żeby były jak najmniejsze. A czy nie boi się pan, że potrzeby mieszkańców, które będą wyrażone w planach dla dzielnic, które uda się ustalić w ramach tych spotkań, ostatecznie nie doczekają się realizacji, rozbijając się o to, o co rozbija się większość projektów, czyli brak funduszy? Czy za planem stworzenia planów dla dzielnic jest także pomysł na to, żeby nie zabrakło zaplecza finansowego? Po pierwsze, inwestujemy już od dwóch kadencji w dzielnicy. Tak? Nie jest, że to my dzisiaj nagle chcemy robić, to już robimy. Wystarczy powiedzieć, że w obecnej kadencji, czyli od tych dwóch lat, trzech lat, mamy już 290 milionów zainwestowanych w dzielnicę zadań inwestycyjno-remontowych czy modernizacyjno-inwestycyjnych. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga, jest oczywiste, że oczekiwania są dużo większe niż możliwości. No, chociażby do tego tegorocznego budżetu Rady Dzielnic zgłoszą nam ponad 500 milionów zadań. Tak jest co roku, a możliwości będą dużo, dużo mniejsze, więc trzeba priorytetyzować, trzeba wybrać, co jest najważniejsze dla mieszkańców w danym momencie, bo wszystkiego zrobić się nie da. I o tym chcemy porozmawiać. I wreszcie kwestia kolejna. My przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej. Pamiętajmy, że zapewnione są, ogromne środki w funduszach europejskich. Które chcemy wykorzystać. Podobnie w Krajowym Programie Odbudowy. Jeśli rząd w tej kwestii porozumie się z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim, to te środki powinny być dostępne już od przyszłego roku, więc trzeba się do tego przygotowywać i zgłosić te zadania, które mają szansę dofinansowania. Dlatego dzisiaj jest to tak istotne i ważne. Strategia będzie uchwalona, do tej strategii będziemy mieli konkretne projekty przygotowane od strony koncepcji dokumentacji możemy aplikować ośrodki europejskie, między innymi na rozwój zieleni, bo to akurat jest temat, które interesuje wszystkich. Więc ta zielona transformacja miast ma spore źródła finansowania zarówno w Krajowym Programie Odbudowy, jak i w Funduszu Spójności. Chciałabym teraz nawiązać do. Wydarzenia, które odbyło się w połowie września w Lublinie. Odbył się wtedy kongres Rad Dzielnic zorganizowany przez senatora Jacka Burego. W ramach kongresu jednym z owoców ma być zespół roboczy, którego zadaniem będzie opracowanie nowego regulaminu funkcjonowania Rad Dzielnic w Lublinie. Czy ta inicjatywa jest w jakimś sposób konkurencją dla obecnej inicjatywy planów dla dzielnic, czy jednak może jest to okazja do. Zajęcia się wsparciem dla dzielnicy z całkiem innej perspektywy. Nie traktujemy żadnych inicjatyw jako konkurencyjnych od ponad dekady staramy się budować aktywność Lublinian w różnych środowiskach. Ta aktywność nam wybuchła i nie tylko z racji 700-lecia naszego miasta, ale bardziej takiego poczucia odpowiedzialności za przyszłość i przyszłe pokolenia. I to zresztą widać, że mieszkańcy są dużo bardziej aktywni, zgłaszając różne pomysły i projekty. Od kilku lat w miastach europejskich, a zaczyna się to również w miastach polskich, jest ten model miasta 15 minut. Żeby uda dało się w ciągu 15 minut y, mieszkańcowi osiągnąć y, zarówno infrastrukturę y, tą społeczną, edukacyjną, ale również i tą komercyjną związaną z zakupami. Y, to trzeba tutaj inwestycji w dzielnicach. Inwestorzy muszą y, podążać za nami. Tak jest w wielu dzielnicach, w innych nie. Rady dzielnic y, są ważnym partnerem, ale pamiętajmy, że środki z budżetu y, dzieli Rada Miasta, nie Rady Dzielnic. Rady dzielnic są y, można powiedzieć o pośrednim pomiędzy Radą Miasta, a mieszkańcami odgrywając istotną rolę, bo właśnie priorytetyzując te inwestycje, które dla mieszkańców są ważne, i to, co też jest również istotne, przede wszystkim koordynując działania związane z budżetem obywatelskim, inicjatywą lokalną, czy z tak zwanym zielonym budżetem, czy te narzędzia, które mamy do dyspozycji, Rady świetnie wykorzystują. Jeśli są jakieś inicjatywy w tym zakresie, to my tylko możemy się z tego powodu cieszyć, bo każda aktywność mieszkańców no, jest w cenie dla nas. A czy proponowane zwiększenie budżetów dla rad dzielnic proponowane przez senatora Jacka Burego zwiększenie budżetów, które miałoby spowodować większe zaangażowanie mieszkańców w życie miasta jako bardziej może taki element psychologiczno-społeczny, czy rzeczywiście byłoby to rozwiązanie skuteczne? Czy warto zastanowić się nad zwiększeniem budżetów rad dzielnic, żeby dać sygnał mieszkańcom zaangażowanym w tworzenie tej lokalnej społeczności, że traktujemy wasze pomysły poważnie? Pamiętajmy, że rady dzielnic nie realizują samodzielnie zadań. Wszystkie zadania inwestycyjne, remontowe czy miękkie projekty, bo i takie niektóre kiedy są realizowane, są później zapisywane w budżecie, są osobne wydziały, wydział inwestycji, zarząd dróg i mostów i tak dalej. W związku z powyższym, jakby przypisanie radom dzielnic określonej części budżetu, nie zmienia realizacji, można powiedzieć, tej sprawczości w radykalny sposób. Rady chcą dzielić środki na te potrzeby lokalne i mają to zapewnione. Na pewno z radnymi, z Radą Miasta będziemy rozmawiali o stopniowym zwiększaniu tych środków, które są w tak zwane rezerwie celowej dla rad dzielnic, ale jak już wspomniałem, 550 milionów zgłoszonych zadań o takiej wartości do budżetu pokazują, że ta aktywność w Radach jest. No i teraz jest kwestia, które zadanie wybrać. Umówiliśmy się z niektórymi radami dzielnic, takie było na Kalinowszczyźnie, że pierwsze pięć zadań, wypisywanych, to jest dla nas wskazówka, że to są ich priorytety. I te pięć zadań wpisywaliśmy do budżetu. W wielu przypadkach tak jest, w innych jest inaczej. Budżet, jak to budżet, będzie w ostatniej chwili przez Radę Miasta poprawiane, modyfikowane i zobaczymy, które zadania z Rad Dzielnic znajdą się w tegorocznym budżecie, w przyszłorocznym budżecie. Ale generalnie, jeszcze raz podkreślę, 290 milionów w ostatnich trzech latach na zadania dzielnicowe, które realizujemy poza Radami Dzielnic, pokazują, że łączymy jedno i drugie. Czyli jednym słowem widzimy możliwość zwiększenia środków dla Rad Dzielnic, ale nie w sposób radykalny, bo te z kolei środki są potrzebne do kreowania wydatków bieżących i wydatków majątkowych przez Radę Miasta. Przypominam, że naszym dzisiejszym gościem jest prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Słuchaczom radiowym bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszą część rozmowy na stronę radiolublin.pl oraz na radiowego Facebooka. Przypominamy, że spotkania w ramach planu dla dzielnic rozpoczną się od jutra. Jutro pierwsze spotkanie w szkole podstawowej nr 58 przy ulicy Berylowej. Spotkanie dedykowane mieszkańcom dzielnic Czuby Południowe i Węglin Południowy. Kolejne spotkanie 30 listopada, następne 7 grudnia. Terminy następnych spotkań będą wyznaczane na bieżąco. Można mailowo jeszcze zgłaszać swoje, propozycje. Jeśli chodzi o udział w spotkaniach, zachęcamy przede wszystkim do udziału w transmisji online, która także będzie dostępna w ramach tych spotkań. A ja chciałabym przejść do jeszcze innej kwestii, także bardzo ważnej i bieżącej, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta. Na pierwszy kwartał 2023 roku planowane jest wdrożenie nowej siatki połączeń komunikacyjnych w Lublinie. Niecałe półtora roku. Czy to wystarczająco dużo czasu, żeby, no jak domyślam się, zrewoluc zrewolucjonizować funkcjonowanie komunikacji miejskiej? Może tego słowa bym nie użył. Ja wolę ewolucję tego systemu, który jest, ale też taką mądrą, wynikającą z konsultacji społecznych, a przede wszystkim spowodowaną oddaniem w końcu przyszłego roku nowego dworca metropolitalnego. I mamy oczywiście kilka dylematów do rozstrzygnięcia. Czy niektóre linie typu czuby Czechów mają przewijać się tak jak do tej pory przez ścisłe centrum, czy rozwijać się pierścieniową właśnie przez dworzec metropolitalny? Czy niektóre linie będą z liniami, które jeżdżąc po różnych dzielnicach mają bardzo długi przebieg, w związku z powyższym też trudno mówić o jakieś większe częstotliwości. Czy też skracamy je, uwzględniając ten dworzec metropolitalny. Mamy oczywiście możliwość uruchomienia linii pośpiesznych, tak to nazwijmy, na przykład czuby Czechów, do czego się przemierzamy jeszcze w tym roku, ale czy przyspieszonych, tak to nazwijmy. Ale tu jest jakby sporo problemów do przedyskutowania i znowuż Zarząd Transportu Miejskiego ma. Koncepcję. Chcę tę koncepcję, którą e, przygotował e, wspólnie z ekspertami, zderzyć z oczekiwaniami w tej chwili mieszkańców i rad dzielnic. Po to są te konsultacje żeby pojawiło się na stole sporo różnych propozycji. One, niektóre się powtórzą, tak jak się powtarzają co, co roku przy tego typu rozmowach, a w innych przypadkach będą zapewne pewną nową propozycją, chociażby linie podmiejskie, które się rzeczy nakierowane będą na dworzec metropolitalny. Czy one dalej mają? Wieść zwłaszcza młodych ludzi do szkół, czy też z przesiadką do innych linii. To też będzie interesowało nas w rozmowie z sąsiednimi gminami. Na pewno jest to taki czas, który wystarczy, żeby wszystko przedyskutować i opracować. Modele ob ruchu organizacji, ruchu obciążenia poszczególnych linii będziemy realizować wspólnie z Politechniką Lubelską, która ma do tego uprzyrządowanie doświadczonych pracowników, ale oczywiście również będziemy starali się korzystać z innych firm eksperckich, chociażby takich jak firma która Transeco, która robiła nam większość tego typu modeli wcześniej do projektów inwestycyjnych. I ma dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie pokazania obciążeń poszczególnych ulic. Ten wybór będzie na końcu wyborem opartym zarówno o kryterium to ekonomiczne, no bo ta komunikacja miejska jednak kosztuje. A z drugiej strony o kryterium właśnie te społeczne czy oczekiwań społecznych, no i zobaczymy, ten kompromis, moim zdaniem, uda nam się zbudować dobry. Zwłaszcza, że mamy duży tabor nowoczesny, który kupiliśmy, który jeszcze kupujemy i w nowej perspektywie finansowej chcemy jeszcze kupować nowe autobusy, stąd powinniśmy spełnić oczekiwania mieszkańców pod jednym wszakże warunkiem, że uda nam się to wszystko oprzeć na takich racjonalnych podstawach. Czyli, znaczy mówiąc, nie chcemy, po pierwsze, żeby samochód autobusy woziły powietrze, a po drugie, bo to kosztuje i płacą za to lubelscy podatnicy, a po drugie nie chcemy również, żeby wszystkie linie, na przykład, no przesadzam celowo, ale żeby pokazać problem, przemieszczały się przez dworzec metropolitalny, bo się tego też nie da zrobić. Znaczy gdzieś te węzły przesiadkowe będą musiały być. Ja tylko przypomnę, że budujemy siedem takich węzłów pętli końcowych, węzłów komunikacyjnych. W tej chwili jeszcze trzy są w budowie. To jest przykład HOIN. Świetne rozwiązanie, gdzie można również budować tą integrację różnych środków transportu, czy ktoś przyjeżdża spod Lublina, zostawia samochód, wsiada w trolejbus czy autobus albo dowozi tam dziecko i dziecko dalej autobusem przemieszcza się do szkoły czy w innych celach. Ale pokazuje to, że te węzły mają też określoną rolę do odegrania. One mogą być Takim zwornikiem komunikacji podmiejskiej z komunikacją miejską. Mogą być również narzędziem, zwłaszcza takie rozwiązania park and ride, gdzie właśnie rezygnujemy z samochodu prywatnego, zostawiamy go na ten czas, w którym przemieszczamy się po mieście, e, chociażby po to, żeby nie płacić w strefie płatnego parkowania, czy też nie mieć problemu z zaparkowaniem. Więc tych rozwiązań takich infrastrukturalnych tworzymy dużo, które mają ułatwić m, zwiększenie zainteresowania komunikacją zbiorową. To jest naszym celem. Tak jak mówiłam, na owoce tych prac, które właśnie się rozpoczynają, czekać będziemy około półtora roku. W pierwszym kwartale 2023 roku ma być gotowy nowy plan dotyczący komunikacji Lublina. A jeśli chodzi o plany dla dzielnic, na razie jesteśmy na początkowym etapie, czyli spotkań z mieszkańcami. Przypominam jeszcze raz, pierwsze jutro o godzinie 17 w Szkole Podstawowej, numer 58 przy Ulicy Berylowej, spotkanie dla mieszkańców dzielnic Czuby Południowej i Węglin Południowy. Wszystkie te spotkania, które są planowane, będą także transmitowane online. A ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Dziękuję bardzo. I ja również dziękuję bardzo za uwagę. Iwona Kosior, do usłyszenia.